Campus. Campus. Same sztosy. Trupy to nie jest najważniejsza kwestia w Czerwonym Pająku. To jest chyba taki trochę kryminał, ale o polityce, mafii i sporo w nim też psychologii. No, trochę szpiegów też jest i różne takie historyczne historyjki też są. Skąd to się wzięło? Jak ten temat na panią trafił? Bo pani mówi, że kryminału się nie wymyśla, tylko te tematy jakoś tak się pojawiają. Skąd? Znaczy, rzecz jest taka, że ja zaplanowałam finał Sekret Tajemnicy Saszy 6 lat temu, jak zaczynałam serię i tutaj musiałam tylko uprawdopodobnić, że tak powiem, moje pomysły. Więc faktem jest, że najtrudniej było napisać tą książkę, dlatego że jest bardzo dużo takich danych, które ogólnie są uznawane za tak kontrowersyjne, że miałam problem z konsultantami, jak nigdy nie mam, już teraz naprawdę nie mam, ani z kryminalistycznymi, ani nawet z mafiozami już teraz nie mam kłopotu, bo mam takich, którzy... pozdrawiam serdecznie, nie mogę wszystkich wymieniać... Wszystkich mafiozów, którzy słuchają Campusa, pozdrawiamy. No, oni czytają moje książki, naprawdę to są często... ludzie, którzy jakby odmienili swój los w tej chwili. Zresztą w czerwonym pająku trochę o tym jest też. Wracam do tego poszukiwania danych. Z Czerwonym Pająkiem jest tak, że to jest chyba pierwsza książka, gdzie tak dużo listów dostaję od czytelników prywatnych, bo ludzie nawet się boją pisać o tym, co czują, co myślą po lekturze, nawet na mojej ścianie na Facebooku czy w innych mediach społecznościowych wolą napisać do mnie, żeby się podzielić i jak bardzo im to coś tam otwiera i porusza, bo rzeczywiście te treści są, no nie chcę tu zdradzać, dlatego że czytelnik powinien sam sobie te wszystkie karty poskładać i po to pisałam w taki sposób tą opowieść i tak ją konstruowałam, żeby był ten efekt domina i teraz jakakolwiek informacja może stać się spoilerem, więc to tak uważam. Natomiast niektóre osoby nawet nie występują w podziękowaniach, dlatego że funkcjonują w przestrzeni publicznej pod zupełnie innymi nazwiskami i kiedy pracowałam nad dokumentacją, to momentami to się czułam jak na filmie faktycznie. To znaczy to było, ja na początku zachowywałam się jak taka naiwna, jak naiwny cywil. Natomiast jest też coś takiego, że ci ludzie, którzy pracują w służbach, oni też mają taką potrzebę opowiedzenia tego. Nie mogą tego nikomu opowiedzieć, nie mogą tego dziennikarzom opowiedzieć, bo dziennikarz zaraz potrzebuje dokumentów, potrzebuje mieć potwierdzenie. A ja sobie piszę tylko kryminalne historie, więc mam prawo wymyślać wszystko. W związku z tym byłam doskonałym obiektem do tego, żeby zrzucić z siebie pewne rzeczy. No i ja chciałam też połączyć. No, Czerwony Pająk, ta pajęczyna, to też nie dotyczy tylko i wyłącznie elementów, które znamy z poprzednich części, ale też jest jakimś takim, bym powiedziała, hologramem tej opowieści w takim szerszym kontekście historycznym. Tak jak w Okularniku była kameralna historia, tak tutaj w Czerwonym Pająku jest bardziej globalna i kawałek historii Polski. A to chciałbym zaczepić o tych kryminalistów. Dają feedback po tym wszystkim, że na przykład są, o, to było super. Bardzo. To jest tak, że jest, najpierw zaczyna się list od takich punktów, że tak powiem, ujemnych, bo zwykle najpierw znajdują te wszystkie wady, mankamenty, błędy i to jest taka bardzo długa lista, że ja mam ochotę schować się pod łóżko. Na szczęście potem następuje też o połowę krótsza lista plusów i to jest bardzo przyjemne. Ale tak jest ze wszystkimi konsultantami. Na szczęście ja po prostu już się troszeczkę tak przyzwyczaiłam do tego. Chociaż nadal to jest dla mnie taki moment, że wiadra zimnej wody i kopniaki, ale lepiej to dostać przed lekturą, przed wydaniem książki, aniżeli później, więc... A i tak błędy wychodzą, ludzie znajdują na przykład... Jest na przykład błąd, mimo iż, nie wiem, chyba z 6 żeglarzy, marynarzy i różnych ludzi morza mi sprawdzało, no to okazało się, że gdzieś w którymś momencie pomyliłam fregatę z barkentyną. Bardzo przepraszam, będzie poprawione w dodrukach. No dobra, ale tutaj jak ja czytam nadal, zaraz powiem, na jakim ale jestem i tak etapie. Dużo pani przeczytała, naprawdę. Zabrała mi pani podziwu. 3 dni urlopu. Leżałam na plaży i nie rozmawiałam ze swoim chłopakiem, tylko czytałam. Tutaj się pojawia też sporo nazwisk ludzi, którzy funkcjonują w naszym świecie. No, ile to tu przypadkowa jest? Zbieżność. Przypadkowa zbieżność zupełnie. Przypadek? Ile tutaj jest takiej... No bo pani jest królową researchu określana. Ile tutaj jest takich rzeczy, które pani usłyszała i pani przeniosła? Oczywiście
buforując przez swoją głowę, a ile jest tej fikcji? W tej chwili to już nie potrafię powiedzieć, bo w momencie zapisu to rzeczywiście to się tak filtruje i wtedy jestem w stanie określić, to jest prawdziwe, to jest fikcyjne. Nie wiem, wszystko jest fikcyjne de facto, dlatego że ja to przepuściłam przez siebie i jakby zbudowałam historię, która nie istnieje, tak? Natomiast jeżeli ktoś coś odczytuje, to jest indywidualna kwestia. Ludzie, wszystko zależy od tego, co, jaką mamy wiedzę. To znaczy, ja pamiętam, że czytałam tą książkę, no nie wiem, przed wydaniem zawsze czyta mnóstwo konsultantów, tutaj chyba około 100 osób, więc naprawdę to jest sporo, chyba najwięcej. I ja pamiętam takie osoby, które no, ze starszego pokolenia, które tutaj naprawdę dużo mi dały takiego materiału prawdziwego i nie mogę zdradzić nazwisk, natomiast no, wysoka liga, że tak powiem, wysoko postawione i swego czasu naprawdę mające dużo do powiedzenia i one mi zastanawiali się, ci ludzie, jeszcze do dziś pamiętam, ponieważ zastanawiałam się ja również nad tym, czy nie powinnam tego zmienić, po co pani to pisze w taki sposób, bo może młody człowiek nie zrozumie. Ja mówię, jak to? Jak pan może w ogóle tak sądzić, że młody człowiek jest tak, rozumiecie, traktują młodych ludzi jako naiwnych, że nie znają historii Polski, że dla nich to jest nuda. Ja pamiętam, że no miałam różne, to nie są te konsultacje, po takich rozmowach są bardzo trudne często, ponieważ oni uważają, że nie wiem, że jesteśmy w radiu studenckim, tak? Więc jakby mówię to też nie bez powodu, dlatego że moje książki czytają też bardzo młodzi ludzie, jak nawet gimnazjaliści. I ja pamiętam pierwszy feedback po okularniku, gdzie tam jest z kolei naprawdę mniejsza historia kameralnie. I ci ludzie po prostu pisali do mnie, jak tylko okularnik wyszedł, była identyczna historia, czyli nie publicznie, no bo to żołnierze wyklęci, tak po prostu dostawałam listy. I ci młodzi ludzie sięgali do źródeł i szukali informacji. Ja myślę, że tutaj też będzie tak samo, dlatego że nie można nie doceniać młodego człowieka. Nie, to oczywiście jest grono ludzi, których nic nie obchodzi, ale to w dorosłym życiu też się tak jest, kiedy już idzie się do... To jak z tą muzyką? No tak, to jest tak, że ja kiedy piszę, to nie słucham, to znaczy nie jestem w stanie przyjmować tak dużo danych jednocześnie, ale słucham wcześniej. To znaczy jest tak, że tak jakbym się najadała tą muzyką, jakbym ją musiała wchłonąć i ona mi jest potrzebna. Ja w ogóle jestem obsesyjna, więc na przykład uwielbiam słuchać zapętlonych tych samych kawałków, jak mam jakiś rodzaj jazdy na konkretną piosenkę i że to, nawet nie jest to tak całkiem, że to jest cały zespół, tylko często to jest po prostu jedna piosenka, która w kółko leci jak mantra. I ja nie wiem przy którym tam, przy setnym czy przy którym odsłuchu, w pewnym momencie ja nagle wpadam w pewną przestrzeń taką, która mi odpowiada i mówiłam wcześniej w trakcie, jak państwo słuchaliście wiadomości, to my sobie rozmawiałyśmy, no i to jest tak, że rzeczywiście no, Killing in the Name of to jest po prostu piosenka, która się pojawia w książce też nieprzypadkowo i w takiej scenie kluczowej dosyć, to znaczy kluczowej z perspektywy bohaterki. To jest taka piosenka, która mnie osobiście, jak naprawdę już mnie świat dopadnie i chciałam powiedzieć brzydkie słowo, zdenerwuje, to ja po prostu wtedy włączam na pełen regulator, zapętlam ją i jakby nie ma człowieka, który... I wtedy tak się czuję, jakby mi wyrosły kolce. I ja w piosenkach szukam takich emocjonalnych kwestii. Szukam po prostu przestrzeni, które albo dają mi tarczę, albo dają mi właśnie dzidę, albo sprawiają, że ja jestem znowu miękka, że mogę się po prostu rozpłynąć, odpocząć, albo po prostu dają mi rodzaj ukojenia, albo po prostu dają mi takiego powera na zasadzie, że nie wiem, że po prostu, nie wiem, chcę się tańczyć, chcę się śpiewać i tak dalej. Jakby każdy rodzaj muzyki, nie wiadomo, właściwie nikt nie zna momentu, kiedy jest potrzebny i kiedy się tak nasłucham tej konkretnej piosenki, w każdej mojej książce jest ścieżka dźwiękowa, jest muzyka, zawsze była i będzie, bo to jest tak, że na przykład ja bardzo wierzę, że nieprzypadkowo na przykład te piosenki z lat 90. się pojawiają w retrospekcjach z lat 90. Bo ja wierzę, że oczywiście ja staram się odtwarzać scenografię, świat, ale muzyka jest takim doświadczeniem zmysłowym, który pokazuje dokładnie i to jest naprawdę w trzewiach dopiero się to czuje. I nawet jeżeli ktoś urodził się, bo oczywiście moi czytelnicy, niektórzy urodzili się, nie wiem, piszą do mnie, że się urodzili w 93. O. Ja jestem z 91, jestem psychofanką. No więc. Właśnie, więc jakby... Ja trzy.
Akurat trzy, tak? No właśnie, więc jakby, no więc pan nie może tego pamiętać, ale w momencie, kiedy włącza pan piosenkę z tamtych czasów, to ja wierzę, że wtedy czuje się ten nerw. Że to jest coś takiego, nie wiem, jeżeli to jest grunge, no to jest grunge. Jeżeli ja tam używam, ja tam przecież nawet używam jakichś elementów, które są mega, że tak powiem, festyniarskie, żeby pokazać jakby festyniarstwo pewnych osób, no to każę im słuchać szazy, tak? Jakby ta szaza się pojawia, a przepraszam, to nie chodzi o to, że ja coś mam do niej, tylko po prostu ja pochodzę z czasów, gdzie ludzie się dzielili na tych, co byli grunge'owi i tych, którzy słuchali takich piosenek biesiadnych, więc jakby ja nie miałam jakby estymy do biesiadnych. Może to bardziej o to chodzi. A zresztą już się zamknę i po prostu zapraszam do lektury. Może tak. Czyli trzymamy się wątku teraz muzyki, która pojawiła się w książce, jakby to nie brzmiało. Wiemy też, że pojawiło się tam motyw, może to za dużo powiedziane, pizzy hawajskiej. Chcielibyśmy wiedzieć, jaki jest pani stosunek do pizzy hawajskiej, bo my z Klaudią mamy tak osobiście wielką wojnę, że ja uważam jednak, że pizza z ananasem to jest jak gorzka czekolada, czyli jak w ogóle jakaś patologia jedzenia i słodyczy. Jaki jest pani stosunek do pizzy hawajskiej z ananasem? Ja nie używam pizzy hawajskiej, przepraszam. Tylko w książkach. Osobiście nie używam, tak. To znaczy w książkach używam różnych rzeczy, których nie używam. Zabójstw, morderstw, wyłudzeń, więc jakby, ja po prostu nie przepadam za słodkim. Ja po prostu, nie wiem, kurczak w pomarańczach to też nie moje. No właśnie, ale to uważam tak samo, dokładnie. Widzisz? Dobra, ja jestem załamana, ja wrócę na swoje tematy. Chyba narobiłam. Tak. Po 2 latach spotkanie pani Kasiu i takie słowa. Nie spodziewałam się tego, naprawdę. Miało być miło. Dobra, to... Wiedziałam, że już nie teraz pani mnie zaprosi. Tak, skwasiła nam się atmosfera. Dobra, ja mam takie pytanie. Dobra, to ja lecę po pizzę. To ja zamówię hawajską, zjemy na zgodę. Ja sobie tę książkę dawkuję, jakby to były narkotyki. Naprawdę, ja już nie mam sił, ale się powstrzymuję. Proszę, bilet jest. Ale to równie dobra jak pizza hawajska? Jest, tak. Aha. Czytałabym ją przy jedzeniu pizzy hawajskiej najczęściej. Super, super. I została mi ostatnia daweczka mojego narkotyku. To bardzo miłe słowa, naprawdę doceniam, zwłaszcza po akcji pizza, więc dziękuję. Podwójnie. Gorzko mi to przeszło przez usta, ale trudno. Nie było łatwo. Dla mnie to jest ciężkie, jako dla czytelnika, żeby przeczytać książkę naraz, bo mam takie schorzenie w głowie po prostu, że sobie dawkuję, nie mogę jej połknąć, bo mi szkoda, bo to się kończy. Co czuje autor w takiej chwili, kiedy wypuszcza to swoje dziecko w świat i musi powiedzieć, okej, okay, żegnaj. Wszystko ma swój koniec. Mm-hmm. Znaczy na początku, jak ją w końcu napisałam po tym strasznym czasie tak długo, no to bardzo byłam zadowolona i ucieszyłam się, że dobra, już się wreszcie odchrzaniłam od tej Saszy. Ale to trwało, to było dawno temu, to było, nie wiem ile tam, teraz mamy czerwiec, no to było w listopadzie ubiegłego roku. No i potem się czeka jakby na to, aż książka stanie się książką, bo ja oddaję maszynopis i ona cały czas jest wirtualna, to jest po prostu jakby zasób pewnych słów i potem jest taki rodzaj, przechodzę mnóstwo różnych etapów, akcja z tymi konsultantami, z redakcją, z korektą. I powiem szczerze, że jak już wyszła książka, jak już dojmująco dotarło do mnie w końcu, że podcinał gałąź, na której siedzę, to znaczy, że mogłam naprawdę odcinków o Saszy pisać pewnie bardzo długo i różne przygody jej dawać, a ja co robię, a ja po czwórce po prostu zamykam to. I jestem w żałobie, no. Jestem w żalu, nieutulona żalem. Chyba zjem pizzę hawajską. A jak sobie... Ja wczoraj sobie leciałam samolotem, wróciłam z wakacji. I widziałam, że ludzie czytają faktycznie. Tak? Czy pani jeszcze ma tak, że jak pani widzi w tramwaju, w metrze, nie wiem, czym się pani przemieszcza po mieście, widzi pani tę książkę, to jeszcze panią to rusza? Czy już pani strasznie. Tak ma, 2 miliony już? Nie, strasznie. Strasznie mnie to rusza, w ogóle mnie to wzrusza. Bardzo. Ja, im więcej czytelników zgłasza jakby akces, że czyta moje książki, że naprawdę to jest... ja się czuję zażenowana momentami. To znaczy jakby poważnie, bo to jest tak, że cały czas gdzieś tam nie dowierzam. Mi się wydaje momentami, no wiecie, na przykład, nie wiem, na targach, kiedy przyszło tak dużo ludzi, gdzie ja podpisywałam od godziny 12, w pół do 12 byłam na targach i wyszłam
po 19, bo musiałam iść na koncert, a gdybym tam stała, to bym dalej podpisywała. To było tak niesamowite. Z jednej strony po prostu niesamowite, a z drugiej strony mi się wydaje czasem, że to jest jakiś sen, że to jest po prostu, zaraz ja się obudzę i że znowu będę niepopularną autorką. Radio Campus.